Doszły nas wieści o przegrupowaniu się Orlu. Ostatnie ataki na obozy dla internowanych są chyba na to wystarczającym dowodem. To prawda. Horda rzeczywiście ruszyła. Absurd. Mój lud nie będzie się bezczynnie przyglądał, jak Horda gromadzi się u naszych bram. Orkowie nie są naszym głównym zmartwieniem. Ile razy mam to powtarzać? Królu Terenasie, weź sobie do serca moje ostrzeżenia. Zaraza rozprzestrzeniająca się w krainach północy może okazać się szalenie groźna. Zaraza? Wam magom pomieszało się już w głowach. Nie odrzucajmy z góry tej teorii. Jeśli ta, jak mówicie, zaraza stanowi zagrożenie, co wypada nam czynić? To proste. Mówiłem już, że Kirin Tor są gotowi do objęcia wiosek ścisłą kwarantanną. Nie zgodzę się na żadną kwarantannę, póki nie zobaczę dowodu, ambasadorze. Lud Lordaeron dość się wycierpiał i bez bycia więźniem we własnym domu. Oni i tak są więźniami, dobry panie. Co to ma znaczyć? Ktoś ty? Ludzkości grozi niebezpieczeństwo. Fala ciemności nadciąga. A świat stanął na skraju wojennej otchłani. Dość tego! Straż, zabrać tego szaleńca! Wysłuchaj mnie. Twój lud może się uratować tylko ruszając na zachód. Do zapomnianej krainy Kalim. Ruszyć na zachód, prędnie. Powoli, ambasadorze. Nie wiem, kim jesteś, ani w co wierzysz. Ale nie potrzeba nam teraz szalonych proroków. Nasze ziemie znalazły się w niebezpieczeństwie, ale to my zdecydujemy, jak najlepiej chronić nasz lud. A teraz idź. Precz. Raz już zawiodłem. Jeśli ty nie jesteś w stanie unieść przemienia, znajdę kogoś, kto to zrobi.